Siemaneczko, Grecha, i witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek w cyklu turnieju rycerskich Hearthstone. Tym razem powalczymy na cześć nowego subskrybenta Maskota, który to zasubskrybował na Twitchu. A będą walczyli Kryształ, tudzież Krystal, z Tajniakiem. Wow, Magna Priesta, Exodia na Priesta. Och, cudownie, och, cudownie. Ostatnio odkryłem na nowo Exodię, bardzo dobrze się bawię, więc... Favored w tym matchupie jest oczywiście Krystal, grający Exodio Magą. Ma magiem dobra kontra na tych wszystkich Highlander Priestów. U Krystala w piątym dniu sezonu ranga chyba piąta, jak dobrze pamiętam. Nie, siódma. U Tajniaka zaś 17. Od razu szybka odpowiedź w postaci Doomsayera. Na Doomsayera Shadow War Pain. Ten pojedynek będzie oczywiście się kręcił w stylu przedrołowania, raczej na trzecią turę kolej Torakul nie będzie zagrane. Szybkie dobranie combo ze strony Krystala pozwoli mu wygrać tę grę przedwcześnie. Zaś jeżeli Tajniak by skręcił się na piątą turę Raza plus ósma Shadow Reaper Anduin, którego już ma na ręku, mógłby powoli sołkować tego maga i go i sprawić, że będzie miał tutaj dobre zagrożenie ze swojej strony Priest. Ale zobaczymy. Krystal decyduje się na Primordial Glyph, dopiero później prawdopodobnie będzie dobierał z Arcanologistki. Tutaj bym chyba brał Cone of Cold, chociaż Fireball też jest spoko. Raczej nie ma na bind, raczej nie. Kozakus. To jest skillowy priest. Czwarta tura Kozakus. Ósma tura bohater. Zaraz zobaczycie, jak dobiera razę, żeby ten razakus był pełny i szczęśliwy. Krystal zdecydowanie cieszy się z tego drołu. Im więcej kart dobierze, tym lepiej. Przepraszam, dźwięki teraz przed subek, za którego dziękuję, ale się nie wyświetla. Nagryweczka na YouTube trwa. Tajniak obecnie modli się o tą razę. Na pewno ucieszy się z dobraniu paru kart, ale nie zagrał wokół Kolej Torakla. Czy Krystal to wykorzysta? No nie wykorzystał tego. Ja bym chyba poszedł w Kolej Torakla, żeby chociaż tą jedną kartę przedrołować. Czy jest to uboższa wersja bez Lyry? Niektórzy grają i Lyrę, i Eliskę w swojej konstrukcji. Że nawet gubi się, nie wie co ma zagrywać po kolei. Wydaje mi się, że właśnie ten Skulking Gaze miałby sens. Pozbyłby się Mirror Image akurat, tutaj on o tym nie wie, ale straciłby 5 size potiona, którego on nie potrzebuje. Zmniejszyłby board. Powinien grać wokół tego Murloczka. Non stop. Ale on nie gra wokół Murloka, nawet końa zatrzymuje. Oj, Shadow War Death to nie jest jakaś duża strata dla niego. Najważniejsze, że tego Anduina ma na ręku. No ale jakby stracił razę. Och, kolejny Murloc, cudownie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Może od razu przedrołowywać. Go, Raza, punish him. Aj. No. Nie stracił nic. Nic nie potracił. Ajajaj. Szkoda, bo to rzeczywiście były takie zagrania obvious, które powinny pójść i gra się wokół Murloków, jak widzisz Exodia, które rzeczywiście zawsze starają się ciebie przedrołować, tak? My tymczasem potrzebujemy ze strony Krystala dziewczynek 3-2, które obniżają koszty czarów i on może się już kręcić. Tutaj widziałem do wyboru Breath of Syndragoza, taka ciekawostka. Nie możecie zagrać Breath of Syndragoza w pusty board, więc często do Exodii to jest zły pick. Już się na tym nadziałem.
No jest i wyczekiwana, ukochana, Raza i Tajniak może zacząć w następnej turze odliczanie tutaj do zabicia, do zdejmowania ice bloków, umaga, a Krystal nadal bez aprentiski. No podwójna frostowa też tutaj się przyda, chociaż to już takie jest na wyrost, ale on robi miejsce po prostu na kabalistoma, tak? Yes, i Shadow Reaper Anduin. Chyba wolałbym wykilować którąś z tych jednostek. No to teraz Profeta Velena potrzeba. Ale nie fart. Gdzie są Sorcerer's Apprentice? Gdzie one są? Skrócił sobie jeszcze deck. Zostało 6 kart w deku, czyli 33,3% szans ma na to, żeby dobrać którąś z tych dziewczynek. Ja bym rzucił tego meteora. Chociaż to może być aktywator do jakichś tam rozwiązań, ale no nie. Miejsce na kabalistoma po prostu się wtedy zrobi. Ten 10 armoru kompletnie niepotrzebne. Nie lepiej było overextendować board i robić, dokładać po prostu więcej obrażeń w board. Nadal nie dobiera. 5 kart zostało. Tajniak mówił o bugu graficznym. Tak zwane hieroglify na to mówimy. Happy Ghoul, co to za techy? No nie odpuści żadnego czaru, nie może zdjąć teraz ice bloka, jeżeli się nie mylę. Nie może. Potrzebowałby do tego Velena i za 2 mana 5 obrażeń. Tak, możliwe, że to też nie jest bug gry, tylko może być takie zamierzenie specjalne Blizzardu, że takie hieroglify mają się robić przy tym Hero Powerze. Ale dziwne by to było, bo to nie, mi to się nie podoba. Strasznie to takie nieestetyczne. Okej. Mamy w końcu już Simulacrum. W następnej turze skręca kombosa Krystal. W tym momencie spóźniony Lich King, więc... Turniej rycerski. Już teraz mogę powiedzieć, że wygrywa Krystal. Zaraz zobaczycie, w jaki piękny sposób. Oczywiście to jest kontra. Uwielbiam ten deck. Ja będę tak przyjemnie się patrzy. Fajnie, jak jeszcze walczy, stara się przeszkadzać przeciwnikowi, żeby stracił te cenne sekundy, ale to w następnej turze. Aj, nie czekał. Nie chciał zobaczyć Antonidasa. Fajnie, jak nie przedłużał. Turniej rycerski na cześć maskota. Wygrywa Krystal po całkiem zacnym pojedynku. Moi mili, serdecznie dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, jak również komentarza i dzwoneczku dla powiadomień. To naprawdę mi pomaga w rozwoju mojego kanału. No i co? I widzimy się na następnym nagraniu. Trzymajcie się. Bye bye.